Cześć! Dzisiaj unboxing oraz recenzja radia od firmy XHData model D608WB. Zapraszam! Samo radio przychodzi zapakowane w takie oto kolorowe pudełko. Tutaj już z samego opakowania możemy się dowiedzieć, jakie funkcje ma to radio. Oczywiście nie są to wszystkie funkcje tego odbiornika radiowego, ale producent uznał, żeby te właśnie tutaj podać, są dla niego istotne. Jest również informacja o komunikatach pogodowych, także jeżeli tylko będziemy w zasięgu, no to ten odbiornik odbierze takie komunikaty pogodowe. I teraz tak, za chwilę to sobie otworzymy. Jestem ciekawy, czy będzie w instrukcji obsługi podana pewna informacja, bo to jest radio od firmy XHData, model, jeszcze raz, D608WB. To jest to. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w instrukcji. Także otwieramy. O, od razu widzę nas instrukcja obsługi. Fajnie. I no właśnie, i jest ta informacja. Zobaczcie, tutaj jest podany w instrukcji kontakt Skype Radiwow, coś takiego. Niektórzy mówią Radiwow. Także jest coś takiego też tutaj podane. Jest to istotne. Dlaczego? Ponieważ odbiornik, który ja zakupiłem, jest od firmy XHData. Natomiast możecie spotkać się z radiem, które będzie wyglądało dokładnie tak samo, tylko będzie zamiast XHData marka Radiwow. Radiwow, Radiwow, jakoś tak. Także ten sam model występuje pod różnymi brandami i jeżeli chodzi o produkty z Chin, no to nie jest jedyny przypadek, ponieważ oni tak często robią, że wypuszczają to samo urządzenie różnie brandowane i jedno jest tańsze, drugie jest droższe. No wiadomo, jak ktoś chce mieć, powiedzmy, lepszą markę, no to płaci tutaj za markę. Instrukcja tylko i wyłącznie po angielsku w formie książeczki, także cała instrukcja obsługi, tutaj się z tego dowiemy wszystkich istotnych rzeczy odnośnie każdej z funkcji. Tutaj mamy również jeszcze przewód USB. Jest to przewód zakończony typem C. No i właśnie, jak zwykle mierzymy. O, jest długo, słuchajcie. Wysłużona miarka, która już nie jeden przewód zmierzyła. Będzie więcej niż 50 cm. Słuchajcie, on ma ten przewód 80 cm, także jest naprawdę dość długi. Zwykle to dają takie, wiecie, 50-centymetrowe. Tutaj mamy tych centymetrów do dyspozycji znacznie więcej. No i jest w końcu nasz odbiornik. Tutaj mamy jeszcze taką folijkę, która go chroni. I tak on się prezentuje. Także ja już karton tutaj odkładam na bok. Samo radio na pierwszy rzut oka wygląda bardzo porządnie. Plastik jest przyjemny w dotyku. Ładny, taki widać ala, wiecie, premium w cudzysłowiu. Tutaj mamy pokrętło, cały panel z przyciskami i wyświetlacz. No i co my tutaj mamy? Mamy dodatkowy uchwyt tutaj. Jest również latarka. Od góry antena. Od razu może ją sobie zmierzmy. Podejrzewam, że będzie dość długa. Chociaż nie. Aż tak bardzo nie jest. Ona ma 40 cm. Spodziewałem się, że będzie dłuższa. Radio możemy naładować za pomocą promieni słonecznych, stąd właśnie obecność tutaj tego panela słonecznego. Natomiast pod panelem ukrywa się lampka. Także mamy opcję lampki nocnej. Stawiamy sobie latarkę o w ten sposób. No i tutaj będziemy mieli tą przestrzeń oświetloną. Oczywiście samą latarkę sobie stestujemy. Zarówno tą do czytania, jak i tutaj tą główną.
One mają kilka trybów świecenia, także sobie tutaj wszystko wypróbujemy. Od góry już nic więcej nie ma. Przejdźmy teraz na ściankę tylną. Tutaj oczywiście niezastąpiona, nieśmiertelna korbka. O, korbka bardzo leciutko chodzi. Bardzo przyjemnie nią się kręci. Także za pomocą tej korbki również możemy naładować akumulator, który jest tutaj w środku, a jest to akumulator 18650, także mój ulubieniec. Tutaj kratka głośnika. Otwieramy obudowę, pokrywę baterii i mamy takim kawałkiem tworzywa sztucznego, folijka taka, zabezpieczony akumulator na czas transportu. Jest to akumulator od firmy XH-Data, tak jak wspomniałem, model 18650 o pojemności 3000 mAh, także nie jest wcale mało. Dość duży jest ten akumulator. Wchodzi tylko jeden, tutaj już na nic więcej miejsca nie ma. Także zamontujmy go sobie. Czy radio się uruchomiło? Tak, radio się uruchomiło. Do przedniego panela za chwilę przejdziemy. Zamknę tylko tą pokrywę i to jest właśnie fajne, co mi się tutaj podoba, że nie ma tutaj, wiecie, jakiejś śrubki, która dodatkowo chroni nam tą klapkę, albo czasami jest tak w takich radyjkach, że ta klapka ma identyczny wygląd, tylko nie ma tutaj tego elementu, który by ją przytrzymywał na miejscu i nawet jak ją tak założycie, to ona i tak sobie spada. Dlatego producenci dają śrubkę. A wystarczy tutaj tylko nacisnąć w tym miejscu, puszczę nam ten zatrzask. Możemy sobie otworzyć do akumulatora. Jeżeli mamy, dajmy na to ogniwo naładowane, chcemy je użyć w jakimś innym urządzeniu, które wykorzystuje właśnie te akumulatory do zasilania, to sobie wyjmujemy, na to miejsce wstawiamy rozładowany, no i nie ma problemu, możemy ładować za pomocą tego radia akumulatory 18650. Co od spodu? Od spodu dwie stopki, co ciekawe gumowane, także jest to pierwsze radio u mnie na kanale, które testuję. No i tak swoją drogą zapraszam na playlistę, jeżeli jesteś zainteresowany odbiornikami na dziwne, nieprzewidziane sytuacje, jakieś sytuacje kryzysowe, kataklizmy, to zapraszam Ciebie. Tam jest sporo odbiorników radiowych, może znajdziesz jakiś dla siebie. A my tymczasem przechodzimy na drugą ściankę boczną. Tutaj znajduje się niewielka tabliczka znamionowa. Też jest model XH-Data. Tutaj wymienione. Jest oczywiście nieśmiertelna gumowa klapka, pod którą znajdują się cztery gniazda. Także doszło nam jedno gniazdo. Jest to slot kart pamięci, tych małych, mikro. Maksymalnie możemy tutaj umieścić kartę o pojemności 32 GB i z tej karty radio może grać nam jakieś utwory muzyczne. Także tak, moi drodzy, to radio ma slot na kartę pamięci. Obok gniazdo typu C, także tutaj jeżeli podłączymy przewód, możemy naładować akumulator, który się znajduje wewnątrz. Jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek i gniazdo zwykłe USB. Jeżeli tutaj podłączymy sobie przewód, no to na jego końcu będziemy mieli napięcie i będziemy mogli przekazać ten prąd do jakiegoś innego urządzenia, na przykład do telefonu komórkowego. Także tak to może wyglądać. No i jest tutaj również gałka, za pomocą której będziemy stroić nasze radio. Jest to tutaj wszystko. Pora przejść teraz do przedniej części obudowy, no bo jak wiecie, tutaj zawsze dzieje się najwięcej. A co my mamy na przedniej części obudowy? Co tutaj jest? Jest taka w ogóle tutaj wkręcona na śruby, taka fajna aluminiowa płytka. Także wygląda to naprawdę super, takie połączenie, szczególnie tutaj z tymi wkrętami. Ładnie to wygląda. Jest oczywiście miejsce na głośnik, także
Jeden otwór mamy tutaj, drugi mamy po stronie przeciwnej. O, mi się właśnie coś wcisnęło. Budzik już jest wyłączony. Mamy przycisk SOS, pod którym też mamy zintegrowany ten przycisk, jest również z latarką. Także jeżeli go przytrzymamy, no to będziemy mieli syrenę alarmową, a jeżeli go po prostu naciśniemy, no to mamy w tym momencie latarkę. Latarka ma kilka trybów świecenia, także o tym za chwilę. Jak przeniesiemy się do garażu, tam po ciemku będziemy testować te różne ustawienia. Obok jeszcze jeden przycisk, który uruchamia nam tą oto lampkę do czytania. Też ona ma kilka trybów świecenia. Fajne jest, jeżeli chodzi właśnie o tą lampkę do czytania, to, że tutaj nie mamy takiego, wiecie, jak tu się kończy obudowa, o tak, to ta lampka dochodzi nam do końca. Nie ma czegoś takiego, że jak to podniesiemy, to tu jeszcze nam zostaje krawędź obudowy, która zbiera fragment tego światła, tylko jak sobie to podniesiemy, no to tyle, ile ta lampka jest w stanie tego światła przekazać, to przekaże nam tutaj na nasz stół blat, a w moim przypadku po prostu kawałek drewna. No i co dalej? Tym przyciskiem również zablokujemy sobie klawiaturę. Także przytrzymamy. Powinien się pojawić symbol. Tak, jest symbol klucza. W ogóle jest fajne podświetlenie, takie pomarańczowe. Teraz zgasło. Po ciemku również to sobie zobaczymy. Dobra, odblokuję klawiaturę. Tutaj jest taki mały otworek. Możemy tutaj włożyć coś cienkiego i za pomocą tam przycisku, który się znajduje po drugiej stronie, możemy nasz odbiornik zresetować. Także jest też taka możliwość, żeby totalnie wszystko z niego wymazać. No i co tutaj dalej? Przejdźmy może teraz do tych przycisków na dole. Oczywiście dwa przyciski, głośniej i ciszej. Przycisk, który służy nam do przełączania się pomiędzy menu i do kasowania na przykład jakiejś stacji. Tutaj mamy również możliwość albo ręcznego strojenia, ewentualnie przełączenie się na opcję, że możemy przełączać się pomiędzy stacjami, które są zapisane w pamięci tego urządzenia, w pamięci radia. I też te dwa przyciski pełnią podwójną funkcję. Oprócz tego, tych, które wymieniłem, to jeszcze, tak jak widzisz, są symbole. Możemy tutaj przełączać sobie utwory muzyczne. Możemy przełączać utwory muzyczne, które albo będą grane z tej karty pamięci, 32 GB maksymalnie możemy umieścić. I jeszcze co do formatu, to może to być standardowe MP3, WMA albo WAV, także tak to wygląda. Ale oprócz tego możemy też za pomocą Bluetooth, funkcji Bluetooth, bo tak, ten odbiornik posiada funkcję Bluetooth, możemy połączyć go z naszym telefonem i na przykład jeżeli chcemy, żeby jakaś piosenka, której słuchamy, dajmy na to na YouTubie, żeby dźwięk leciał z tego odbiornika, to wystarczy sparować i ten dźwięk będzie z tego radia, tutaj z tych dwóch głośników będzie leciał. Obok mamy kolejny przycisk, tutaj za jego pomocą, to jest również przycisk z multifunkcją, możemy odebrać rozmowę, tak, dobrze słyszeliście, możemy odebrać rozmowę za pomocą tego przycisku. Także jeżeli ktoś do nas dzwoni na telefon, my telefonu akurat pod ręką nie mamy, ale na przykład mamy radio pod ręką, no bo wiecie, jedni chodzą z telefonem, inni chodzą z radiem. Także jeżeli mamy radio pod ręką, to naciśnięcie tego przycisku powoduje odebranie rozmowy, no i możemy tą rozmowę prowadzić. Rozmówcę będziemy normalnie słyszeć tutaj z głośnika, a zapytacie, a jak się z nim porozumieć? Spójrzcie tutaj. Tutaj mamy mikrofon, także komunikacja jest dwustronna, nie ma problemu. No i też ten przycisk służy do pauzowania i uruchamiania utworów, które będziemy sobie puszczać. Dajmy na to z tej karty. Zostały nam do omówienia jeszcze tutaj te cztery przyciski. Górny,
włącznik, wyłącznik, także włączymy urządzenie. Poniżej przyłączymy się pomiędzy danymi z karty pamięci, ewentualnie Bluetooth. O tym za chwilę. Tutaj mamy przycisk Band, także przełączamy się pomiędzy dostępnymi częstotliwościami, czyli jest to FM, MW i SW. No i jeżeli chodzi o FM, jest możliwość ustawienia początkowej wartości, także mamy do wyboru 64, 76, 87 albo 87,5 MHz, no bo w różnych regionach na świecie różnie z tym jest. Niekoniecznie musi skala zaczynać się od 87, są miejsca, gdzie zaczyna się wcześniej. I mamy tutaj jeszcze przycisk Alert, który jest połączony z przyciskiem Display, także po jego naciśnięciu na odbiorniku będą zmieniać się wartości, ewentualnie on przygotuje odbiornik do odebrania komunikatów alarmowych. Teraz mamy w trybie Standby nasz odbiornik. Naciśnijmy sobie Display i widzicie, tutaj godzina u góry zmieniła się. Teraz są wyświetlane stopnie Celsjusza. Także to jest dodatkowa funkcja, o której jeszcze nie wspomniałem. Ten odbiornik posiada wbudowany termometr. Także u mnie aktualnie na dworzu jest 15 stopni, nie za ciepło, w sumie czuję po dłoniach. I tutaj ponownie wracamy do godziny. Także w trybie standby pomiędzy takimi dwiema opcjami tutaj możemy się przełączyć. No i moi drodzy, pora uruchomić urządzenie. Także startujemy je. Jesteśmy tutaj teraz, widzę, na falach średnich domyślnie, ale my zaczniemy sobie od góry. Także naciskamy M-kę. Nie wiem, czy to słyszeliście, był taki cichy dźwięk z głośnika Bluetooth Mode. Tam pani powiedziała głosikiem. Jakiś robak mi tutaj po moim nowym nabytku chodzi. Także teraz urządzenie chce się sparować z jakimś innym urządzeniem, które ma również wbudowany moduł Bluetooth. Jeszcze raz, jeżeli naciśniemy ten przycisk, to tutaj, gdybym miał oczywiście włożoną jakąś kartę pamięci, a nie mam, także tutaj teraz mógłbym odtwarzać utwory z karty pamięci. Także tak to wygląda. Wyjdźmy sobie z trybu Bluetooth. Żeby to zrobić, naciskamy Band. Jesteśmy na falach średnich. Tutaj jesteśmy na falach krótkich. Tutaj mamy komunikaty pogodowe, częstotliwość WB. I wróciliśmy na FM. Także jesteśmy na FM-ie. Poniżej, tutaj mamy ten przycisk Alert. Spójrzcie tutaj, co nam się wyświetla. Ja może rozłożę antenę, bo zaraz i tak sobie będziemy testować. O, dobra. Co nam się tutaj wyświetla? Tutaj mamy siłę sygnału, z jaką ten odbiornik odbiera sygnał. Także to jest ta wartość, tutaj 15. Natomiast tutaj mamy stosunek sygnału do szumów, to jest tutaj ta wartość SN, signal to noise, i tutaj aktualnie jest 0. I chodzi o to, że najlepiej, jeżeli te wartości są jak największe dla danej częstotliwości, dla danej stacji radiowej. Przyłączmy się ponownie. Możemy również wyświetlać godzinę i stopnie Celsjusza. Także tutaj, jeżeli jest włączony odbiornik radiowy, no to już mamy do dyspozycji trzy tryby. W standby'u były dwa. Tutaj doszło nam jeszcze informacja o tym, z jaką siłą odbieramy daną stację radiową. Także tak to wygląda. I co? Może sobie tutaj coś poszukamy. Od razu utwory są zapisywane do pamięci. Tutaj mamy memory. Prawda, a teraz spokojnie, że
Słowacji, na północ Izraela, tutaj na Hajce, prawda, i inne miasta. Tak jak powiedziałem, ten w miarę efektywny, doskonały system antyrakietowy pokazał jeszcze raz wyższość O, zobaczcie, teraz mamy tutaj sojuszu wyświetlane wartości. żydowsko-amerykańskiego, tak, czy jakbyśmy to powiedzieli, zachodnio-izraelskiego. Izrael nie dał żadnych gwarancji administracji. Dobra, ja przyciszę, bo może trafimy na jakiś utwór muzyczny. To byłby kłopot, trzeba by wycinać audio. Przełączmy się. A, dobra. Teraz jest na memory. Już tak, zawiesiłem się. Teraz, jeżeli naciśniemy przycisk VMVF, zamigała tutaj nam częstotliwość i w tym momencie mamy możliwość ręcznego dostrojenia. Także tutaj tak to wygląda. Jeszcze raz naciskam. Miga jedynka memory. I teraz będziemy przełączać się pomiędzy zapisanymi stacjami radiowymi. Na antenie radia RSC na audycję zaprasza Michał Krawczyk. Że teraz tu coś złapał, ale niestety są zakłócenia. Machiawelizmu, prawda, taki polityki takiej realistycznej. Więc nie może być, jest to problem dla partii demokratycznej. Torka. Tak, ale wiesz, monodram, tak jak wspomniałam, i to jest, my wielokrotnie tu na ten temat rozmawiamy, to jest jednak pewna klasa mistrzowska, prawda? Agnieszka Przepiórska. Czy brutalnych pospolitych przestępstw? W każdą sobotę po 17:00 z gośćmi audycji opowiadamy. W niektórych wypadkach, że pan. No i wróciliśmy do początku skali, także już więcej jakichś rozgłośni, na których moglibyśmy posłuchać samego głosu, nie ma, ale jeżeli chcemy słuchać utworów muzycznych, no to muszę Wam powiedzieć, że to radio, ono dysponuje naprawdę bardzo dobrymi głośnikami z całkiem przyzwoitym basem, jak na takie niewielkie radyjko. Teraz może przełączymy się na fale krótkie. Medium short. Jesteśmy na falach krótkich. I skanujemy. Tutaj na to skanowanie może trochę potrwać, także pewnie zrobimy sobie pauzę. Ale jeszcze jedną rzecz chcę Wam pokazać. Zobaczcie, jak coś znajdzie, będzie jakaś wartość. Widzicie? 75 MB. To są długości fali. Tutaj w falach krótkich mamy informację, jaka jest długość tej fali, którą akurat złapaliśmy. Złapiesz coś? Widzicie? O, jest 49 metrów. Pojawiają się właśnie informacje o długości fali, także jest to całkiem fajne. Ok, niech to radyjko sobie złapie do reszty wszystkie stacje z tego zakresu. Dobrze, skanowanie się zakończyło. Mamy łącznie 80 stacji, bo nie musimy lecieć, tak wiecie, do góry, możemy też sobie lecieć w drugą stronę i odbiornik złapał nam 80 stacji. Şimdi o en direkt vuruşu kullandı, sol kanada doğru gönderdi. Metode şirketi dikkatli. Bu ne de, bu ne de, bu ne de.
nos vamos a quedar en Getafe, pero antes actualizamos gol en el partido. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Posłuchaliśmy sobie różnych tutaj stacji, zarówno z FM-u, jak i z fal krótkich SW. No i tak, powiecie, no fajnie, fajnie, ale nie mamy tutaj do dyspozycji fal długich, no i co z pasmem lotniczym? No owszem, nie mamy tego do dyspozycji, tylko kupując radio awaryjne, moim zdaniem oczywiście, należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Jeżeli coś się, dajmy na to, wydarzy, jakiś kataklizm, jakaś sytuacja nieprzewidziana, to w eterze i tak nie będziemy mieli żadnych informacji, nic się stamtąd nie dowiemy. W eterze mam tutaj na myśli pasmo lotnicze, nic się tam nie dowiemy, bo zapadnie po prostu cisza, ewentualnie dowiemy się tylko komunikatów pogodowych, no to to będzie wszystko, a tak, no to częstotliwość lotnicza, to ona milknie. Częstotliwość lotnicza, ona jest fajna, jeżeli wybieramy się na przykład na jakieś pokazy lotnicze i chcemy sobie posłuchać, co piloci tam między sobą mówią lub też co mówią zwierzom, to to jest to, a jeżeli chodzi o fale długie, no to tutaj sytuacja wygląda podobnie, ponieważ, dajmy na to, będzie problem z zasilaniem, bo tak wiecie, każdy mówi, o, ale to wiesz, na falach długich jedynka Polskiego Radia nadaje, to będą komunikaty i tak dalej. No tak, tylko że nadajnik Polskiego Radia, to jak dobrze pamiętam, to jest chyba 0,7 MW. Także jest dość duży, dość mocny i problem będzie tego typu, że w sytuacji awaryjnej, jeżeli nie będzie pełnego zasilania, to dana rozgłośnia radiowa no raczej nie będzie nadawała z pełną mocą, tylko będzie po prostu zasilana z jakiegoś agregatu, z jakichś dużych innych magazynów energii, z czegoś takiego. Także jest ryzyko, że z pełną mocą ona nie zadziała i tak możecie po prostu nie odebrać jakiegoś komunikatu, który ona będzie próbowała nadać. Ja, jeżeli chodzi o takie sytuacje nieprzewidziane, to bardziej bym tutaj się skłaniał i mimo wszystko jednak w pierwszej kolejności fale krótkie SW i w drugiej kolejności komercyjne rozgłośnie nadające na FM-ie. Także tutaj wcale bym się nie zdziwił, jeżeli z nich dowiedzielibyście się więcej informacji, ale na pewno w pierwszej kolejności byłoby to właśnie pasmo SW. Także to jest to, słowem tutaj częstotliwości. I jeszcze nie wspomniałem Wam o jednej rzeczy, bo tak, to prowadzenie rozmowy za pomocą tego radia, w sumie śmieszne, maksymalna odległość, jaką podaje producent od radioodbiornika do telefonu, jest to 10 metrów, także w sumie to nie jest wcale tak daleko, no niemniej jednak jest taka możliwość, że jeżeli zostawimy sobie gdzieś tam, wiecie, telefon na ładowarce, siedzimy w drugim pokoju z radiem, no to jest możliwość odebrania tej rozmowy i normalnie możemy sobie tam z kimś porozmawiać. A teraz zabieram Was i ten odbiornik do garażu. Zobaczymy, jak działają latarki. Dobrze, już jesteśmy. Także ustawię sobie tutaj to radio. Po włączeniu tu mamy tak, pierwszy tryb, drugi tryb, trzeci tryb, najmocniejszy. Tak to wygląda. I tutaj oczywiście pomoc. Dobra. Robimy ciemności. A widzicie, teraz to ja pewnie przycisku nie namacam. Czy namacam? Namacam. Co nie namacam? Dobra.
To jest pierwszy tryb, najsłabszy. No powiem wam tak. Tutaj tak jak kończy się ta krawędź źródła światła, tak sobie kładę tą moją broszurę. Te litery są małe. Jest możliwość przeczytania, jak najbardziej. No zależy jeszcze kto jakim wzrokiem dysponuje, ale już spokojnie przy takim natężeniu światła jesteśmy w stanie przeczytać sobie jakieś informacje. Tu mamy drugi tryb. To jest, no wiadomo, jeszcze lepiej. I trzeci, najjaśniejszy tryb. Także to jest to. I tutaj jeszcze zobaczcie sobie na podświetlenie. Tak ono się prezentowało. I przechodzimy do latarki. Dobra, mamy ciemności. A, tylko mi coś... Dobra, wyostrzyło mi. Łe. To jest najsłabszy pierwszy tryb. Co to za jakaś ciemna... Kurczę, nie ostrzy. Muszę się odsunąć. Bo niestety mój telefon nie wyrabia po ciemku, ale... Co to za paskudna ciemna plama na środku? Mam pewne podejrzenie. Ale to jeszcze o tym za chwilę. Drugi tryb. I trzeci tryb. To jest już najmocniejsze. To koło tego światła, ono no nie jest jakieś takie bardzo duże. Wiadomo, że w środku najbardziej, najjaśniej nam to świeci. Wyłączone. Pierwszy tryb. No ten trzeci. Trzeci jest taki no najlepszy. Pierwszy tak jest dobry, jakbyśmy chcieli coś zrobić w nocy, a żeby nas tam za bardzo ktoś nie widział, to jest to. No i już chyba znalazłem winowajcę. Dlaczego po środku mamy taką ciemną plamę? Spójrzcie, tutaj mamy diodę. Dioda jest dwukolorowa, także ona świeci światłem białym. Jeżeli włączymy sobie SOS, no to wtedy rozlega się alarm, a tutaj będzie nam świeciło na czerwono. Także mamy po prostu dwie diody zintegrowane i stąd jest ta ciemna plama. No i tak to jest, moi drodzy. Dojechaliśmy do końca niemalże tego odcinka. Z tym właśnie oto odbiornikiem radiowym od firmy XHData, model D608WB. Zostało mi jeszcze zrobić jedną rzecz, od której zwykle zaczynam, czyli moją nieśmiertelną miarką garażową mierzę ten odbiornik. Po długości mamy 14 cm. Tutaj mamy 4 cm i jego wysokość mamy 7, no trochę ponad 7,5 cm. Także tak to wygląda. Ale i tak nie jest on jakoś przesadnie gruby. I zajmie nam tyle miejsca co dwie miarki. No dobrze, moi drodzy, a teraz podsumowanie odnośnie tego oto odbiornika. Fajny, zgrabny odbiornik radiowy, nie jest jakoś, wiecie, przesadnie duży. Mieści się bez problemu na dłoni. Też dobrze po prostu trzyma go się w dłoni, jeżeli go chcemy użyć jako latarki. Także z tym też nie ma problemu. Fajny jest tutaj ten element pomarańczowy z najprawdopodobniej aluminium. Ładnie to wygląda właśnie tak na takie radio na sytuacje awaryjne, jest to tak stylizowane. Ciekawa opcja. Plus za to, że jest tutaj umieszczony termometr, także możemy sobie sprawdzać wartości temperatury. Obie lampki, które tutaj się znajdują w tym odbiorniku, trzy tryby świecenia, także też jak najbardziej na plus. Trochę minus za tą diodę tutaj czerwoną, która niestety daje nam po środku taki ciemny punkt. Mi osobiście to przeszkadza,
ale no nie każdemu musi to przeszkadzać, także dla jednego będzie to plusem, inny na to nie zwróci nawet uwagi. Też jak już mam tutaj otwarty ten panel, no to tak, mamy kilka opcji zasilania. Dla przypomnienia, panel słoneczny, energia naszych mięśni, akumulator i możemy jeszcze również zasilać nasze radio z zasilacza. Także tutaj do gniazda USB możemy sobie podpiąć zasilacz. Także w różny sposób możemy naładować akumulator 18650, który się w środku znajduje. Radio bardzo ładnie gra, także dobry dźwięk. Jeżeli będziecie słuchać utworów muzycznych, no to ono ma naprawdę dobry bas. Także to jest pierwsze radio awaryjne, które testuję i które charakteryzuje się takim dobrym basem. Także to jest jak najbardziej na plus. No i też należy wspomnieć o tym, że jest tutaj możliwość zapisania wielu stacji radiowych. Dla FM-a zapiszemy 100, dla fal średnich też będzie 100, a dla fal krótkich będzie to aż 300. Także tam, gdzie się najwięcej dzieje, no to możemy zapisać najwięcej stacji, aż 300. Także to jak najbardziej też jest plusem. Plusem jest również to, że znalazło się tutaj gniazdo na kartę pamięci. Jest też Bluetooth, także tego radia nie musimy trzymać tam, wiecie, gdzieś skitranego, zawiniętego w folię aluminiową, potem do puszki i radio czeka na ciężkie czasy, na jakąś sytuację kryzysową, na koniec świata, na sytuacje nieprzewidziane, tylko jak najbardziej możemy używać go codziennie, możemy sparować sobie z telefonem, puszczać sobie muzykę, także tutaj nie ma z tym problemu. No bo wiecie, to właśnie o to chodzi, żeby coś, co ma nam służyć na sytuację kryzysową, już tak ogólnie to nazwijmy, żeby to nie leżało, nie czekało, żebyśmy tych pieniędzy, które wydamy na to radio, żebyśmy nie mieli tych pieniędzy zamrożonych, tylko żebyśmy mogli z tego korzystać na co dzień. Także tutaj jest jak najbardziej to na plus. No i odnośnie tych wspomnianych częstotliwości, które tutaj mamy do dyspozycji. No nie ma fal długich, nie ma pasma radiowego. Trochę szkoda, bo wiecie, tak, ja nie mówię o tym, że występuje jakaś sytuacja awaryjna, ale tak na co dzień, po prostu w wolnej chwili fajnie byłoby też posłuchać w coś na falach długich i coś na częstotliwości lotniczej. No szkoda, że tutaj tego nie ma, no ale tak producent zadecydował, że tak to będzie wyglądało w tym właśnie modelu. No i pierwsze radio, które ma gumowane stopki, no to też jest taki, wiecie, mały smaczek. Co jeszcze? Wewnątrz, tak jak widzieliście, 18650, także jak dla mnie bardzo, bardzo duży plus za umieszczenie właśnie tego typu akumulatora, ponieważ tak jak wspomniałem, możemy za pośrednictwem tego radia ładować inne akumulatory, no i sobie po prostu nimi rotować. Także to jest na plus. Jeszcze co bym tutaj dodał od siebie, oprócz tych częstotliwości, tak żeby radio było, wiecie, już takie naprawdę fajne. Oprócz tego dodałbym tutaj jeszcze, tylko no nie ma gdzie za bardzo, ale jakby była możliwość dodania miejsca, powiedzmy, na 2-3 ogniwa AA albo 3 razy A. Także to już byłaby taka, wiecie, naprawdę pełnia szczęścia. No tutaj wiadomo, że już takie klapki byśmy nie zmieścili, ale ja to zawsze z takimi odbiornikami sobie kombinuję. I na przykład tutaj, gdyby była mała klapka i na zasadzie, że jedno za drugim wkładamy ogniwa. No, zakładając, że one by tutaj się zmieściły. Jedno ogniwo 3 razy A jest gdzieś takie, 2,
Nie, no to mogłoby się trochę nie zmieścić, trzeba by poszerzyć obudowę. Takie tam, wiecie, luźne gdybania. Podsumowując, bardzo fajny odbiornik. Jestem zadowolony z zakupu, także on będzie na pewno jednym z moich bardziej ulubionych odbiorników radiowych na sytuacje nieprzewidziane. Tymczasem ja Wam dziękuję. Zostawiam Was z tą recenzją i zapraszam na następne materiały o odbiornikach na sytuacje awaryjne. Dzięki, cześć.